Budowa i otwarcie nowego przedsiębiorstwa na terenie podstrefy ekonomicznej Pustków Strachów miała być ekspresowa. Zaledwie 15 miesięcy minęło od wbicia łopaty, a już oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali wójt gminy Dełbice Stanisław Rokosz, Paweł Wolicki, prezes spółki Latoszyn Zdrój, prezes firmy Piotr Mazur, radna gminy Dębica Agnieszka Górga oraz dyrektor zakładu Krzysztof Wieczorkiewicz. Takiego przyjęcia się nie spodziewałem, takiego zaangażowania. To trwa do dzisiejszego dnia. To się dzieje cały czas. Cały czas są telefony, nie było ani razu. Nawet jak mi się gdzieś zdarzyło o czymś zapomnieć, to jest telefon przypominający. Jest to naprawdę miłe, sympatyczne. Strefa się rozrasta, a my śledzimy, cieszymy się. Tak dobry rodzic czuwa, a czasami trzeba pogrozić, dlatego że skupisko wymaga również takiego nadzoru i integracji. Spółka Mazur to firma z 25-letnim doświadczeniem. Zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem elementów wyposażenia oraz atrakcji dla parków wodnych, placów zabaw, basenów publicznych, prywatnych i hotelowych oraz obiektów przemysłowych. Do tej pory firmie zaufali inwestorzy z 27 krajów, m.in. z Niemiec, Islandii, Holandii, Ukrainy, Turcji czy Stanów Zjednoczonych. Rekrutacja do Mazura trwa. Firma na dzień dzisiejszy zatrudnia 12 osób, a docelowo przygotowano około 30 stanowisk. Pracę w przedsiębiorstwie znaleźli głównie mieszkańcy gminy Dębica. Kiedy wioska Pustków, sołectwo Pustków było o największym bezrobociu, no to teraz mogę ogłosić z dumą, że nie ma bezrobocia w Pustkowie, chyba że ci, którzy nie chcą, no ale to już po prostu tak to jest. Podstrefa ekonomiczna Pustków Strachów została otworzona w 2014 roku i wchodzi w skład specjalnej strefy ekonomicznej Europark Mielec. Do końca roku na 20-hektarowym terenie działać będą już 4 firmy, kolejne 2 rozpoczną budowę, a na przyszły rok planowane są 3 nowe inwestycje.